Witamy w naszym programie Ameryka, Polityka i Dolary. Robimy tu podsumowanie najważniejszych spraw i też ostatnich wydarzeń z krajowej i międzynarodowej polityki USA i też co do sytuacji ekonomicznej. A pozdrawia, jak co tydzień, Maciej Rusiński. Jeżeli ktoś ogląda nasze programy, ten wie, że dość często powtarzamy, że Partia Republikanów w Ameryce jest wewnętrznie rozbita, podzielona i też często nieudolna. Demokraci mogą mieć na przykład wiele wpadek i też zaliczać porażki, no ale Republikanie nie potrafią tego wykorzystać albo no, ich własne wewnętrzne problemy biorą górę i stają się tematem. No i w ogóle często sami sobie robią krzywdę. Otóż w tym tygodniu to zjawisko wybiło z przytupem, bo zaledwie kilku Republikanów z tego konserwatywnego i izolacjonistycznego skrzydła partii doprowadziło do odwołania ich własnego spikera Izby Reprezentantów. Powiedzmy, to taki odpowiednik marszałka Sejmu w Polsce, no przy czym jest to urząd, który działa inaczej. Na przykład spiker nadaje ton obradom Izby, jest de facto liderem Republikanów w Izbie, no i nie ma tu też no, czegoś takiego jak na przykład wicespiker. Był to pierwszy raz w historii USA, że Izba sama odwołała spikera, no więc poniekąd precedens historyczny, ale może nie pierwszy raz, że Republikanie nie mogą się ogarnąć, a ich własny spiker ma problemy z własną partią, no i też jakby w pewnym momencie poddaje się, rzuca wszystko o podłogę i wychodzi. Konsekwencje tego są takie, że cały Kongres USA wpada teraz w chaos. Grozi to nieuzgodnieniem budżetu federalnego, no i możliwym tak zwanym zamknięciem rządu federalnego. A za cały ten bałagan wina spadnie na Republikanów w takiej szerokiej, generalnej opinii. Nagle zagrożone są też dalsze środki finansowe na Ukrainę, no, co wywołuje teraz spore nerwy, no, przede wszystkim na Ukrainie. No a poza tym jest to duża ulga dla demokratów, no bo nagle ich własne problemy są znowu przykryte. Chodzi na przykład o dochodzenia wobec korupcyjnych powiązań Joe Bidena. I nie tylko, że one zeszły na drugi plan, ale wręcz komisje kongresu, które te dochodzenia prowadziły, no one idą jakby w zamrożenie. No i też wszyscy mówią raczej w ogóle o chaosie i podziałach u Republikanów. No a poza tym wszystkim obecny tydzień dostarczył też dziejowego blamażu demokratów, no i też jakby nowego etapu kompromitacji co do kryzysu migracyjnego. Sprawa została trochę przykryta, ale też prosi się o zajawienie. Tak więc nasz program dzisiaj jest trochę szczegółowy i amerykańsko-centryczny, no ale może przydatny i też jest tu może kilka konkluzji, analogii co do politycznych rozgrywek w innych krajach. Wypada omówić w skrócie, jak doszło do tej sytuacji. A jak wspomnieliśmy, w USA mówi się o historycznym precedensie, że odwołano spikera w głosowaniu. Ale nie jest to precedens, że spiker od Republikanów jest skazany na walkę z własną partią. W obecnym kongresie, który zaczął kadencję od stycznia, Republikanie mają bardzo wątłą przewagę, no i to tylko w Izbie Reprezentantów. Tam zaledwie kilka głosów. Nie mają Senatu, bo przerżnęli te wybory w listopadzie, no, gdy powszechne rokowania były, no, że powinni byli zebrać dużo więcej głosów po samozaoraniu się demokratów w wielu innych sprawach. No i oczywiście Republikanie nie mają też prezydenta, no a ten może wetować co chce. Więc pozycja Republikanów jest generalnie słaba, no a do tego taki pech, że przy tej minimalnej większości w Izbie Reprezentantów to nieduże, ale hałaśliwe kółko tych tak zwanych ultrakonserwatystów, to tak zwane Freedom Caucus, że oni mogli przechylać wyniki i też szantażować resztę partii w Izbie. Tak więc już samo dokonanie wyboru spikera okazało się wielkim problemem, no i też precedensem samym w sobie, bo trwało bardzo długo i wymagało 15 rund głosowań. Wtedy demokraci oczywiście Republikanom nie pomagali. Więc speaker Kevin McCarthy wtedy gimnastykował się mocno i żeby uzyskać zgodę tego Freedom Caucus, jednym z rezultatów było, że obniżono próg do tak zwanego motion to vacate. Konkretniej, że wystarczy tylko jeden głos, żeby zwołać głosowanie o odwołanie speakera. Była to jakby koncesja dla tej wewnątrzpartyjnej opozycji. Więc sama pozycja Kevina McCarthy była bardzo słaba, chociaż trzeba powiedzieć, że jak na tak słabą pozycję jego i partii w całym kongresie, że on okazał się bardzo skuteczny i zadziwiająco sprawny jako speaker. No i wtedy mamy wydarzenia z weekendu, tydzień temu. Ta grupka tych twardogłowych Republikanów blokowała różne propozycje porozumienia co do federalnego budżetu. Stawiali różne warunki, warunki, które gdyby zostały spełnione w Izbie, wtedy nie miałyby w ogóle szans na zgodę Senatu ani na podpis Bidena.
No a praktycznie każdy projekt przedłożony przez pana McCarthy był torpedowany, no i wszystko już wskazywało, że dojdzie do tak zwanego zamknięcia rządu federalnego, czyli tak zwany shutdown. No czyli, że nie byłoby ustawy finansującej pracę federalnej administracji. Można dodać, że z kolei demokraci oraz Biden wcale nie przeszkadzali republikanom w ich kłótniach, a w szerokim odbiorze było to postrzegane jako autorski chaos republikanów, no i wina za ewentualne zamknięcie rządu spadłaby na nich. Ale oto, ku zdumieniu wielu, w ostatnim porywie przed 1 października panu McCarthy w porozumieniu z Senatem udało się doprowadzić do akceptowalnych ustaw, no więc uniknięto tego zamknięcia federalnej administracji. I tu też trzeba przypomnieć, że ten rządowy rok fiskalny w USA zaczyna się 1 października, no dlatego był to deadline. To znaczy, na razie budżetu i tak nie ma, a uzgodniono tak zwany continuing resolution na 45 dni, czyli tymczasowe finansowanie i te kolejne 45 dni od 1 października na ustalenie budżetu. Stąd na przykład ten news, który zdobył trochę rozgłosu, że nie znalazło się tam finansowanie wsparcia Ukrainy, no bo zostawiono to na później. No i następnie, oto zaraz, 2 października, jeden republikanin w Izbie, niejaki Gates, użył tego procesu motion to vacate, no i zwołał głosowanie o odwołanie speakera. Nie żebym miał jakiś inny pomysł na uzgodnienia budżetowe, no ale po prostu dla pewnego posturowania i żeby zrobić szum wokół siebie, no i też, że już od dłuższego czasu się odgrażał. Łącznie znalazło się 8 republikanów z tego tak zwanego Freedom Caucus, no 8 z tych ponad 220 republikanów w Izbie, no tych 8, którzy głosowali za odwołaniem. I jak wspomnieliśmy, dla demokratów był to duży prezent, a wszyscy demokraci bez wyjątku zagłosowali też za odwołaniem. Kilka słów o kulisach tego zamieszania u republikanów. A zapanowała wściekłość na tego Gatesa, ten, który złożył wniosek o odwołanie, no i trudno mówić, że nieuzasadniona. A na przykład już 2 republikanów kreśli rezolucję, żeby go wyrzucić z Izby Reprezentantów, no, chociaż to wymaga 2/3 głosów. No ale dla przykładu z kolei Karl Rove, taka jedna dość istotna postać u republikanów, w prasie nazwał go pasożytem. No ogólnie w tym całym zajściu każdorazowo jakby kolejne założenia politycznego establishmentu zawalały się. Tak to jakby wyglądało. No, wpierw na przykład nie podejrzewano, że któryś z tego Freedom Caucus zwoła tę procedurę o odwołanie. No bo republikanie jako partia i tak wywalczyli bardzo dużo, i mając stosunkowo słabą pozycję. Chodzi tu na przykład o ustawę finansowania budżetu obrony, a te zaskakująco były pomyśli republikanów. No ale gdy już było zwołane to głosowanie o odwołanie, wtedy mainstream polityczny też nie zakładał, że uzbiera się ta zwykła większość, czyli 218, żeby odwołać speakera. Nie liczono, że jakby tylu republikanów się odważy. No więc co tu przebija, to nie tylko podziały u republikanów, no ale też jakby nieogarnięcie i słabe rozeznanie w całej partii. Okazuje się, że no, dużym punktem spornym stało się znowu finansowanie wsparcia dla Ukrainy, no i że ten republikański leadership nie doceniał, jak to się stał jakby drażniący problem wśród samych kongresmenów. W tej kwestii rozdźwięk był też na przykład między liderem republikanów w Senacie, a z kolei liderem w Izbie, czyli tym speakerem, panem McCarthy. Tutaj lider w Senacie chciał jakby przepchać wsparcie dla Ukrainy w tej ustawie Continuing Resolution, no ale na to nie zgodził się już Kevin McCarthy, no bo to groziło by odrzuceniem jej. Zdaje się, że McCarthy próbował manewrować najlepiej jak mógł, żeby po prostu uniknąć shutdownu. No ale i tak przypłacił to głową. Ostatecznie zakładano też, że McCarthy już po odwołaniu znowu stanie do kandydowania o stanowisko i że być może całe zajście będzie jakimś chwilowym wygłupem. No ale ten oznajmił, że ma dosyć i nie będzie się już ubiegał o stołek speakera. Więc cały kongres jest w stanie chaosu. Teraz establishment republikanów jest w ogóle wściekły na demokratów, bo też liczyli, że część demokratów nie będzie skłonna do wywrócenia kongresu. No ale demokraci nie mieli zamiaru pomagać republikanom. Najpierw postawili warunek dla pana McCarthy, że poprą go, jeżeli on zgodzi się na tak zwany power sharing, czyli że władza w Izbie co do wytyczania pracy Izby, no i też składów komisji byłaby dzielona 50-50. I tu może też powinno się pochwalić Kevina McCarthy, że się na to nie zgodził, no bo to oznaczałoby w efekcie wyeliminowanie jakiegokolwiek głosu republikanów w kongresie. Wtedy, skoro demokraci nie dostali tego, wcale im już nie zależało na ratowaniu kongresu, raz, że ten bałagan będzie ciążył na republikanach, a dwa, że nagle jakby problemy Bidena i śledztwa dotyczące tych korupcyjnych powiązań, czy w ogóle dochodzenia w komisjach Izby są praktycznie wstrzymane. No i wściekłość republikanów
widać. No jak na przykład ten tymczasowy speaker, niejaki McHenry, walił z całej siły tym ceremonialnym młotkiem speakera. Chair declares the house in recess, subject to the call of the chair. Ten tymczasowy speaker z grubsza niewiele może, no oprócz zwoływania głosowań nad wyborem nowego speakera Izby. Ale zaraz co zrobił, to niezwłocznie wywalił byłą speaker z ramienia demokratów, niejaką Nancy Pelosi, z biura takiego przeznaczonego dla byłego speakera, jakie ona zajmowała na Kapitolu. No i prawdopodobnie było to po to, żeby dać demokratom do zrozumienia, że już idzie na noże. Akurat demokraci próbowali robić w mediach trochę smrodu wokół tego zdarzenia. Ale taka dalsza konkluzja, że jeżeli chodzi o polaryzację, czy też brudne wojny między partiami, no to się raczej tylko może nasilić. A zasadnicze pytanie, co będzie dalej? Przypomnijmy, że budżetu nie ma, jest za to Continuing Resolution, no i nieco ponad miesiąc na uchwalenie finansowania. No ale ten Continuing Resolution nie zakładał, że dojdzie do wywrócenia Izby Reprezentantów. No i teraz jest obawa, czy te 45 dni, które zaczęły się od 1 października, czy one wystarczą. Tak więc nie tylko, że Republikanie stracili speakera, no ale widmo shutdownu, czyli zamknięcia rządu, znowu wisi nad nimi. Demokraci na razie jakby mają fajną zabawę i cieszą się z porażek Republikanów, ale jeżeli ten chaos będzie się przedłużał, no wtedy brak finansowania będzie kosztował też różne programy administracji, no i też ich własne programy demokratów. No i też choćby wywrócenie kongresu wywołało panikę na Ukrainie, bo o ile brak tych środków w tymczasowym finansowaniu był dla Ukrainy niemiły, no ale postrzegany jako tymczasowy, to teraz jest jakby nagła groźba, że tych funduszy zabraknie na dłużej, albo że będą obcięte w porównaniu do poziomu, jaki USA kładło do tej pory. Po stronie Republikanów nie ma też wyścigu kandydatów na speakera, no bo to stanowisko okazuje się jakby bardzo niewdzięczną funkcją. Można tu przytoczyć innych republikańskich speakerów z przeszłości, którzy nawet sami rezygnowali, bo nie mogli ogarnąć partii. Biorąc pod uwagę, jak ciężko było Republikanom wybrać speakera na początku tej kadencji, no i że trwało to bardzo długo, teraz no, nie powinno być lżej. Jest opcja wyboru kandydata z tego Freedom Caucus. Jednym z nich jest niejaki Jim Jordan, no ale tu z kolei jest pytanie, na ile taki będzie do strawienia dla umiarkowanych Republikanów, no już przede wszystkim dla demokratów, no i następnie dla Senatu w rękach demokratów. No i pozostaje też pytanie, dlaczego taki Gates czy inni posuwają się do wywrotnych manewrów, no bo wydaje się to głupie. Ale jest tu bardzo prosta motywacja, że w taki denny sposób, ale jednak można wywołać szum wokół własnej osoby, też zaistnieć. No, zaistnieć wśród tych 435 reprezentantów Izby, których większość nie jest szeroko czy tam potocznie kojarzona w Ameryce. Taki Gates akurat skorzysta na tym, jeżeli chodzi o zbieranie donacji. A problem niestety, ten większy już, znowu pozostaje u Republikanów jako partii. Cały ten chaos, jak już mówiliśmy, no jest przynajmniej czy na razie prezentem dla demokratów. To przykrywa nie tylko dochodzenia wobec Bidena w komisjach kongresu, no ale też nakierowuje media na problemy stwarzane przez republikanów. No, a przy generalnie nieprzychylnej prasie, to republikanie raczej powinni bardziej uważać na wizerunkowe względy, a to jest jakby kolejna nieogarnięta przez nich kwestia. A w tym tygodniu demokraci zaliczyli też fenomenalny blamaż, znaczy może jakby kulminacją kompromitacji co do kryzysu migracyjnego, no, kryzysu, który sami wytworzyli. Otóż kryzys migracyjny wymknął się tak spod kontroli, że oto Biden ogłosił wznowienie budowy muru na granicy. Przeszło to trochę cicho, no ale to naprawdę doniosła rzecz po tym, jak cała kampania demokratów z roku 2020 ona była zbudowana na sprzeciwie wobec muru, no a Biden na samym początku kadencji też obscenicznie i hucznie zablokował budowę tego muru. No ale Biden do kryzysu się nie przyznaje, a raczej teraz mówi klasyczne nie chcę, ale muszę. No, a do tego jeszcze wystąpił i tłumaczył nieudolnie, że według niego mur jest bardzo zły, no ale on jakby nie może cofnąć funduszy wcześniej przeznaczonych. A tymczasem burmistrz Nowego Jorku, który najpierw wraz z innymi demokratami roztaczał zaproszenie dla migrantów, w tych dniach no, nie tylko, że w ogóle już wcześniej płacze, że ma kryzys na rękach, ale w tym tygodniu wybrał się w podróż do Meksyku z misją, żeby tam zniechęcać migrantów i żeby błagać ich, żeby nie przyjeżdżali. No, z jednej strony to jest zabawne, ale z drugiej też pokazuje, jak po obydwu stronach istnieje zacietrzewienie no, i polityczne, i ideologiczne. No i że to wymusza pewne ruchy i że strony polityczne potrafią iść w zaparte. A no, już ten update co do kryzysu migracyjnego już nam się nie zmieści, może następnym razem, no, ale jest tu pewna może niemiła refleksja wobec tego kryzysu migracyjnego też w Europie czy w Polsce,
że tam proponenci rozluźnienia granic być może też nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. No ale to musimy kończyć. Pozdrowienia.